Wybudowano wschodni pawilon artylerii numer 2 do ochrony wschodniej części twierdzy oraz wieży Beacon. Podobnie jak wschodni pawilon artylerii 1. Wschodni pawilon artylerii 2 jest otwarty na zewnątrz bez ścian, aby ułatwić lepszy widok na okolice, natomiast pozostałe trzy pawilony strażnicze otoczone są murami dla lepszej ochrony. W porównaniu do wschodniego pawilonu artylerii numer 1, który posiada trzy pomieszczenia z boku, mury bastionu są krótsze, dlatego wybudowano wschodni pawilon artylerii numer 2 jako budynek dwupokojowy z boku. Pawilon artyleryjski, zwany po koreańsku Polu, to wysunięta na zewnątrz konstrukcja zwieńczona pawilonem, wewnątrz którego zainstalowana jest artyleria do wykorzystania w ataku na wroga z armatami. Wieża strzelecka ma zaawansowany typ obiektu, aby uniemożliwić wrogom zbliżenie się do muru zamku. Część muru zamku wystaje na zewnątrz w kształcie wypukłym. Budynki ułożono na wzór bastionów Su Won Hwa Sang. Wnętrze trzeciego piętra było puste jak gong Sim Don Su Won Hwa Sang, a w środku ukryta była armata. Jest to obiekt przeznaczony do atakowania obcych wrogów. Dolne 3 do 6 kondygnacji wykonano z kamienia granitowego, a górna część była murowana. Na piętrze dobudowano drewniany budynek. W twierdzy Su Won Hwa Sang znajduje się 5 pawilonów artyleryjskich. Zwykle skala była zwiększana na terenach płaskich i zmniejszana na zboczach. Pawilony artyleryjskie Su Won Hwa Sang zostały zbudowane o różnych rozmiarach i wysokościach każdego piętra w zależności od terenu i warunków otoczenia. Pawilony artyleryjskie Su Won Hwa Sang zbudowane są z cegieł, służąc jako miejsce ataku na ludzi artylerią lub armatą.